Drodzy Państwo, witamy w magazynie Kibica Wisły Płock. Zawsze we wtorki nasza audycja na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej. Nadajemy w Płocku na 104,3 FM, w Ciechanowie na 103,9. Tak jak powiedziałem, w każdy wtorek kilka minut po 20. Dzisiaj audycja z odtworzenia, to dlatego, że piłkarze mieli dzisiaj nawał zajęć. Mają, bo dopiero one są przed nami. W studiu goszczą Sławomir Rafałowicz, asystent trenera Marcina Kaczmarka. Dzień dobry Państwu. Oraz Siergiej Kliwiec. Witam Cię, Sierioża. Dzień dobry. Właśnie, Sierioża, to możemy troszeczkę zażartować swojego akcentu, bo wschodni akcent jest taki fajny, taki śpiewny, prawda Sławek? Taki miękki, tak. Przyjemnie się tego słucha, tak? To ja powiem taką anegdotę, ponieważ moja mama pochodzi z Białostoczyzny, czyli niedaleko twojego miejsca narodzin i zamieszkania. No jak ona zdawała egzaminy na Uniwersytet Jagielloński i zdawała ten egzamin z polskiego właśnie. To była taka historia, że zdaje ten egzamin ustny, zdaje. No jedna pani profesor tak patrzy, mówi tak, ja bym chciała, żeby pani mówiła jeszcze więcej. A moja mama strasznie się wstydziła tego akcentu. Zawsze, całe życie. I powiedziała to pani, bo pani ma taki cudowny, wschodni, śpiewny akcent. To mama się przestraszyła, myślała, że w związku z tym nie zna, ale wręcz przeciwnie, okazało się, że ta pani, która ją testowała, była rozanielona akurat takim akcentem. Bo akurat moje uszy też akurat przyjemnie tego słuchają. Celowo zacząłem od takiego akcentu optymistyczno-rozluźniającego, no bo teraz będzie trochę smutniej. Sławek, powiedz, no, czy już analiza piątkowego meczu z Wisłą Kraków została zrobiona? Bo ja uczciwie powiem, że ja nie mogłem spać dwie noce przez to, co się stało w Krakowie. No myślę, że każdy, który jest pracownikiem, trenerem, zawodnikiem Wisły Płock, kibicem, miał pod tym względem zepsuty weekend. W poniedziałek można powiedzieć, rozpoczęliśmy przygotowania do meczu z Krakowią. Wczoraj byliśmy zawodnikami analizę tego meczu. Na pewno duży niedosyt, to nie odkryje tutaj nic wielkiego. Aczkolwiek przy tym, co rozmawialiśmy wczoraj z zawodnikami, dostrzegaliśmy dużo pozytywów z tego meczu. Oczywiście najgorsze w tym wszystkim, że to nie poszło z wynikiem. Aczkolwiek trzeba z tych pozytywów z tego meczu czerpać na przyszłość, bo ten mecz pokazał, że w zespole są duże możliwości i jak pokazał do tej pory ten sezon, jesteśmy w stanie z każdym nawiązać równorzędną walkę. Nie ustrzegliśmy się błędów, a na poziomie ekstraklasy już za takie błędy się płaci straconymi bramkami. Tak jak powiedziałem przed chwilą, weekend był na to, żeby zresetować głowy. Było ciężko każdemu, myślę. Ale już trzeba głowę podnieść do góry i myśleć o tym, co przed nami, co przed meczem z Krakowem. Sierioża, jak wyglądała atmosfera bezpośrednio w szatni po gwizdku? Czy mieliście do siebie pretensje, czy dla odmiany pospuszczaliście głowy i każdy w milczeniu jakoś przeżywał to, co stało się na boisku? No i czy rzeczywiście, tak jak powiedział Sławek, że minęło te kilka dni, a teraz tak naprawdę już tylko koncentrujecie się na najbliższym wyzwaniu? No wiadomo, po meczu to była taka rozpacz. No nie było jakichś tam pretensji do jakichś chłopaków, nie, to nie wyglądało tak, ale była duża rozpacz, no i te dwa dni, które mieli, oczywiście nie byli jakiś taki super humor albo coś, wiadomo, a już teraz po analizie, po tych wolnych, już całą myślę, ja myślę, że w wszystkich głowach już jest Krakowie, myślimy o niej, myślimy jak przygotować się najlepiej. Teraz mamy akurat czas, żeby dobrze popracować. A czy to właśnie lepiej, że jest przerwa i jakby w spokoju można do następnego meczu się przygotować? Czy po takiej porażce, do której ciężko się z nią pogodzić, nie lepiej byłoby na przykład w środę już zagrać mecz, żeby się szybko zrewanżować? Która metoda jest lepsza? Bo nie wiem, czy tak naprawdę jakakolwiek. Siergiej. Najlepsze metody wygrywać. No tak, ale czy na przykład chcielibyście tak od razu, no powiedzmy, mecz się kończy, chcecie wyjść na boisko i już od razu się odegrać? Nie wiem, różnie. To zależy dużo od trenera, co oni wymyślą nam w tygodniu, jak nasze głowy będą myśleć. No właśnie, czyli to psychika jest przede wszystkim oczywiście istotna, tak? A ty Sławek, jako i piłkarz jeszcze całkiem niedawno i trener obecnie, no czy taka rządza rewanżu w takiej sytuacji jest natychmiastowa, czy lepiej właśnie ostudzić emocje, popracować i zagrać za dwa tygodnie? Znaczy powiem tak, gdyby ten mecz był przegrany w sobym stylu, tak jak na przykład przegraliśmy z Koroną Kielce, to myślę, że te dwa tygodnie na to, żeby popracować nad elementami, które nie funkcjonowały,
byłaby dobra, ale po takim meczu w dobrym naszym wykonaniu, gdzie jest taki duży niedosyt od strony takiej psychologicznej, to ja osobiście wolałbym zagrać mecz już w środę. No tak, żeby po prostu już rozpocząć nowy rozdział. Oczywiście zawsze po wygranych meczach chciałby się człowiek pod tym podelektować, czyli ta przerwa byłaby wskazana, ale przy takim podrażnieniu to po prostu najchętniej to już przeciwnika następnego za 3 dni, żeby po prostu zapomnieć o tym. No to Sergiej, ty też tak osobiście, tak jak Sławek, no czy też akurat nie miałeś takiej ochoty bezpośrednio po meczu, mówię, dobra, niech jak najszybciej będzie następny rywal. No, no tak, jest oczywiście jeszcze taki, został, no można powiedzieć, taki niedosyt, że no nie zdobyli to, co mogli. Mogli zdobyć punkty, nawet powinny byli wygrać, moim zdaniem, ten mecz. No tak, więc też żądza rewanżu jak najszybciej. No niestety takiej możliwości nie mamy, bo musimy odczekać aż do soboty 1 kwietnia i nie jest to żadne prima aprilis, naprawdę gramy 1 kwietnia o 18. W związku z tym, Sławek, że tego czasu jest trochę więcej niż normalnie między meczami, to na pewno też i praca różni się nieco od innych takich tych tygodniowych cykli. Chcielibyśmy, żebyś troszeczkę ją tutaj przybliżył słuchaczom. Znaczy tak, po wczorajszym treningu wprowadzającym dzisiaj, jutro są przewidziane po 2 jednostki treningowych na dzień, także będą w ciągu 2 dni 4 jednostki, także będzie czyli to... trochę więcej power, tak? Tak, tutaj popracujemy. Oczywiście z piłkami, ale z dużym akcentem motorycznym, także żeby... Można powiedzieć, jest to ostatni moment, gwizdek, kiedy możemy troszeczkę mocniej przykręcić śrubę, bo później już mamy 4 kolejki i rundę finałową, także to jest zdecydowanie jest to ostatni moment. Na koniec tygodnia planujemy grę wewnętrzną 2 pełnymi jedenastkami, także żeby zobaczyć jeszcze na koniec tygodnia, jak wyglądają zawodnicy od strony stricte tak piłkarskiej, meczowej. Weekend planujemy wolny i później już następny mikrocykl tygodniowy zgodnie z planem. Taki już meczowy. Taki meczowy, także już... Czyli bez tego jakiegoś bardziej intensywnego tak obciążenia, jest. Tylko no, będzie pewnie dzień z 2 treningami, tak jest. Ale też tylko jeden. Taki klasyczny, w następnym tygodniu będzie klasyczny mikrocykl, ten, który praktykowaliśmy przez cały ten okres. Tutaj przewidujemy dzisiaj, jutro troszeczkę mocniej, ale to wszystko mamy zaplanowane, także tutaj na pewno krzywda zawodnikom się nie stanie. Sergiej, lubisz tak trochę, już w okresie startowym trochę ciężej popracować, tak jak teraz będzie? To pomaga zawodnikowi? Tak, ja ogólnie lubię pracować, lubię treningi. I dla mnie, jeżeli jest dobry, ciężki trening z piłkami oczywiście, to dla mnie to jest super. Czyli każdy piłkarz lubi trening z piłkami, biegać to tak bez piłek i podnosić ciężary, to nie bardzo, prawda? No myślę, że akurat marzec, kwiecień nie jest to czas, żebyśmy pracowali bez piłek. A czy w ogóle jeszcze dzisiaj w piłce podnosi się ciężary? A wiecie, do czego piję? Do lat 80. i zaraz powiem, na czym polega. Czy w ogóle zdarza się taki, no wiadomo, że siłownia jakaś tam jest, ale taka sztanga klasyczna gdzieś, no też chyba w ogóle odchodzi. No właśnie się nie zgodzę, właśnie nie? Dalej się praktykuje. A to ja wiesz, oczywiście nie z pełnym ekwipunkiem, tylko z jednym, ewentualnie 2 talerzami 10-20 kilogramowymi, także tutaj pod tym względem tutaj dalej się to praktykuje. W różnych pozycjach, oczywiście najczęściej w izolowanych, ale tutaj zdecydowanie sztanga dalej jest na treningu piłkarskim. Ja, wiesz, dlaczego o tym mówię? Bo kiedyś Zbyszek Boniek w swojej książce, jak już przeniósł się do Juventusu, chyba ona w ogóle nosi taki tytuł, prosto z Juventusu, napisał, że w zimie w Polsce to w zasadzie nie przestawał trzymać tej sztangi, tak we Włoszech, fakt, że u nich w zimie się cały czas gra, więc nie ma tej przerwy klasycznej jak w Polsce, to przecież on w ogóle nie widział sztangi. No. Stąd moje pytania, to było 30 lat znaczy, temu. Trzeba powiedzieć, że to są pojedyncze jednostki, pojedyncze elementy treningu. To nie jest tak, że zawodnik obcuje ze sztangą przez godzinę czasu na treningu. To są sekundy, można powiedzieć. Jasne, na sekundy jasne. Można to przeliczyć. Aha. No w każdym razie tak czy siak wiadomo, że Sergiej woli piłkę od sztangi. Ty też wolisz piłkę od sztangi. Ja też wolę piłkę od sztangi. Choć ja już tylko niestety ją oglądam. Panowie, wracamy do audycji po kilkuminutowej przerwie. Receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Bierz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink, twój nowy energetyk.
Jeśli coś potrafi powstać w wyobraźni ludzkiej, może być stworzone. To z idei rodzą się rzeczy największe. Więc idea przerodziła się w działanie i tak powstała firma Budmat. Tu tworzymy nasze dachy, rynny, profile blachy. Trwałe, bezpieczne, eleganckie. Ale to dopiero początek. Bo gdy idea przerodziła się w wizję, wizja wyznaczyła właściwy standard jakości. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria. Stalowe centrum serwisowe. Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Kibicujesz Wiśle? Jesteś z nimi w Płocku i na każdym meczu wyjazdowym? Zasługujesz na pełną mobilność. Pobierz aplikację Witaj i korzystaj. Mnóstwo punktów do zebrania jak z tradycyjną kartą Witaj i mnóstwo punktów w specjalnych promocjach. A do tego fantastyczne kupony do zrealizowania kiedy zechcesz i gdziekolwiek jesteś. Pobierz wyszukując Witaj w sklepie z aplikacjami. Sponsorem Wisły Płock jest Orlen. Organizator programu Witaj. Jesteśmy z powrotem na antenie. Najbliższy mecz rozegramy dopiero 1 kwietnia. Porozmawiamy o nim nieco później. Przypominam, że kolejny krakowski rywal będzie mierzył się z Wisłą. Jakoś w takim krakowskim klinczu jesteśmy. Jak do tej pory bilans mamy, nie powiem, nieudany. No ale miejmy nadzieję, że już na Krakowi sobie go poprawimy przynajmniej o 3 punkty i trochę ten bilans z Krakusami będziemy mieć lepszy. Siergiej, dość długo czekałeś na to, żeby zagrać w meczu. Czy jaka to jest sytuacja dla piłkarza? Bo ja bardzo cenię twoją cierpliwość, twoje zaangażowanie, pracowitość, ani przez chwilę nie odpuszczałeś. Wyszedłeś w podstawowym składzie w meczu z Termaliką, wygraliśmy go, wyszedłeś teraz w meczu z Wisłą, strzeliłeś bramkę, byłeś bardzo blisko w dwóch kolejnych sytuacjach strzelenia kolejnej. No wytrzymałeś ten okres taki na pewno dla piłkarza nieprzyjemny. No powiedz, jak się czułeś? Czy wierzyłeś w swoją szansę, czy czekałeś na nią, pracowałeś cierpliwie? No tak, to jest zawód piłkarzy. Niestety takie sytuacje zdarzą się i trzeba być przygotowany do takich sytuacji, że no, przez całą karierę nie da się przyjść tak super idealnie, że cały czas grasz, że cały czas jesteś, strzelasz goli. Czasami też zdarzą się jakieś tam gorsze dni, że musisz posiedzieć, musisz może coś zastanowić, co robisz nie tak, co może źle trenujesz, może coś poprawić. No, właśnie, oczywiście, jak masz przerwy i nie grasz, to zaczynasz dużo myśleć. Dlaczego tak się dzieje? No, jestem już, można powiedzieć, że doświadczonym zawodnikiem i nie panikowałem jakoś w tej sytuacji. Pracowałem i czekałem na swoje szanse, można powiedzieć tak. Sławek, pełnym profesjonalistą jest Sierioża i tak... No rzeczywiście, no wiadomo, no, piłka z jego doświadczeniem i dokonaniami na pewno chciałby grać w podstawowej 11, a cierpliwie czekał i doczekał się. No dokładnie, no w szatni jest 20 parę różnych charakterów. Trenerzy muszą podejmować decyzje i na tym to polega i nie unikają przed tym odpowiedzialności. Oczywiście jest grupa zawodników, która w danym momencie gra, druga czeka. Niektórzy są mniej bardziej cierpliwi. Akurat Siergiej tutaj się wykazał faktycznie cierpliwością i trenował na treningach na tyle dobrze, że przekonał z powrotem sztab szkoleniowy na to, żeby dać mu szansę. Dalej to wszystko w jego rękach, nogach i głowie. Najpierw w głowie, w nogach i rękach, żeby to utrzymać. Oczywiście. Jak strzeli ręką i uznają nam bramkę, może być. W rękach jako do, przy przenośni. Ja rozumiem, tak? Oczywiście. Aczkolwiek dalej musimy tutaj dużo wymagać od Siergieja, bo Siergiej jest zawodnikiem, który ma określoną markę i na pewno stać go na wiele. Jeszcze myślę, że jeszcze wszystkiego nie pokazał. No na przykład Siergieja, dlaczego nie strzeliłeś drugiej bramki w meczu w Krakowie? Najpierw głową trafiłeś w poprzeczkę, a później w takiej sytuacyjnej pozycji zobaczyłeś, że bramkarz wyszedł, próbowałeś z dystansu go pokonać. Może lepiej było tę piłkę, jeśli byłeś w stanie przyjąć i uderzyć już zupełnie łatwo. No tak, mógł przyjąć. Ale zobaczyłeś pustą bramkę, to tak, już tam nie strzeliłeś. Nie trafiłem, też ta sytuacja z głowy, no to zabrakło może centymetrów. Ale niestety takie jest piłki, że czasami od sukcesu do porażki
jest właśnie 5 centymetrów. 5 centymetrów. Mhm. Znaczy no. ten strzał głową to chyba Sierioża do Sławek, no tak jak należało tutaj, nie można mieć chyba zastrzeżeń. Znaczy akurat w tej sytuacji znalazł się, może nie przypadkowo, ale to na pewno. Ale miał troszeczkę inne zadanie, ale wiedząc, że jest na pograniczu spalanego, został w tej strefie. On wie o czym mówię, nie będziemy tutaj pytać. To są detale. Tak, detale, tak. Ale jeżeli tak został i mało brakowało do strzelenia bramki, także być może ten manewr wykorzystamy w następnych meczach. Mm-hmm. Natomiast w tej drugiej sytuacji, czy tam Sierioża twoim zdaniem mógł się zachować troszeczkę lepiej? Znaczy często na odprawach mówimy do zawodników, to są takie te detale, niuanse, podjęcie decyzji, tak? I ta decyzja, która czasami wręcz wydaje się, niektóre decyzje podejmowane były lepsze do rozwiązania, a wybierają inny manewr, który staje się skuteczny. I to są te decyzje, szczególnie pod bramką przycznika. Wydaje mi się, że strzał nigdy nie może być oceniany źle, prawda? Dokładnie. No bo to jest naturalna reakcja piłkarza. Chyba że zawodnik, kolega jest na pustej bramce. Na lepszą Sierioża sam tak, zupełnie. Tak, dokładnie. Czyli zresztą często na odprawach powtarzamy praktycznie, to jest, gdy jest strzał na bramkę, to rzadko są pretensje do zawodników. Lepszy strzał na bramkę niż podanie przekombinowane, także tutaj zdecydowanie zawsze decyzja zawodnika później się broni albo się nie broni, ale jeśli chodzi o odważne decyzje podjęcia właśnie strzału na bramkę czy podjęcie driblingu pod bramką przeciwnika, z takich rzeczy zdecydowanie do takich rzeczy zdecydowanie zawodników namawiamy. Tym bardziej, że powiedzmy szczerze, ta pozycja wcale nie była łatwa, piłka była wysoko, nie kontrolowałeś jej w pełni, prawda? Przynajmniej takie było wrażenie z trybun. Ja nie widziałem żadnej powtórki, także mówię to tylko o wrażeniach. Kwestia podjęcia, czy przyjąć piłkę, czy z pierwszej, tak? To są te niuanse. No. To czasami jest w ciągu ułamku sekundy trzeba podjąć decyzję, tak? Teraz to wiadomo już, jak analizowałem tę sytuację, lepiej, tak? Trzeba było po prostu trafić w tą bramkę. A ja jeszcze tak trochę myślałem, że uderzyć jeszcze na moc. Jeżeli po prostu technicznie uderzyć stopą, to byłoby lepsze rozwiązanie. Miejmy nadzieję, że z Krakowią w takiej sytuacji znowu się znajdziesz, Sierioża, i tym razem po prostu trafisz, jak to się mówi, w pajęczynkę, a jeśli nawet w sam środek i ledwo się doturla, to też mi pasuje, bo ktoś kiedyś powiedział, że nieważne, każda bramka jest piękna. A czy w ogóle właśnie, czy zgadzacie się z taką teorią? Bo to była taka dyskusja, pamiętam, kolega Pele powiedział, że wygrywać w piłce trzeba tylko pięknie i w stylu takim, żeby ludzie niemal szaleli na trybunach. Z drugiej strony istnieje opinia, że jak najbrzydziej byleby wygrać. Znaczy, to też trochę do naszego piątkowego meczu jest akurat odniesienie. Gole dla naszego zespołu zawsze wszystkie są piękne. Tak, wszystkie, jest, bo przynoszą radość, przynoszą pewność siebie i pozytywne myślenie, a przeciwnika tylko w momencie, kiedy jest to bramka honorowa. No tak. Tu się zgodzisz pewnie. Myślę, że 99% bramek jak już nie pamięta. Aha. Jak oni zdobywali. Wspomniałem tylko, kto strzelił i może ten wynik jeszcze. No tak. Pamiętałem, tak, także no. No ale ty pewnie, Sierioża, jakby już tak mówimy, no akurat masz na koncie parę takich bardzo ładnych goli, ja sam je nawet pamiętam i myślę, że ty też byłbyś w stanie wymienić jakąś taką bramkę, która w twojej głowie najbardziej utkwiła. No dla mnie to ta ostatnia zawsze jest. Aha, czyli ta najważniejsza. Piątku. Tak, tak. A taka w pucharach, ja nie wiem, czy to było z Manchesterem, czy z Juventusem, uderzyłeś lewą nogą jako zawodnik Lecha Poznań. Z Lecha Poznań pamiętam tylko tą bramkę na Mistrzostwa Polskie, to pamiętam. Aha. To z lewej z ruchem. Z lewym nogi, tak. Z ruchem. Z ruchem. Nie pamiętasz z pucharu z Ligi Europy? Nie. Chyba nie strzelił tej bramki. Jesteś pewny? Tak. To może ja twoją bramkę z ruchem pamiętam jako ten może być. Z pucharu. To możliwe. A ty, Sławek, jakąś swoją, taką szczególną? Ja nie byłem bramkuszczelem. No to tym bardziej łatwiej ci zapamiętać. Aczkolwiek zawsze się pamięta pierwszą bramkę w Ekstraklasie. I taką jedną jeszcze w zamierzchłych czasach udało mi się bramkę strzelić bezpośrednio z rzutu rożnego, także tutaj też jest. No, widziałem to. Także to satysfakcja. Tak, widziałem. No to widzisz. No i uczysz swoich podopiecznych, żeby też próbowali nawet w takiej sytuacji. Jedną taką próbę podjęliśmy w tej rundzie. Znaczy akurat przy bezpośrednim uderzeniu piłki na bramkę z rzutu rożnego to bardziej rotacja pomaga i troszeczkę szczęścia.
ale generalnie my praktykujemy inne rozwiązania rzutów rożnych, także nie mamy w zamyśle bezpośrednio strzelania na bramkę. Ale taką opcję zastosowaliśmy w Szczecinie i chyba świadomie, tak? Gdzie pamiętam, cała drużyna przeszkadzała bramkarzowi po to, żeby Dominik w poprzeczkę. Tak, bezpośrednio zrobił. Też mało brakowało, mogła paść bezpośrednio. To byłoby 2-0, jestem pewny, żebyśmy wtedy ów mecz wygrali. No ale to już niestety historia. Panowie, no z pewnością śledzicie wydarzenia w polskiej lidze. No ta kolejka dla nas układała się źle, bo akurat drużyny, które są naszymi rywalami, wygrywały swoje mecze. Było nawet kilka niespodzianek, można tak powiedzieć. Z pewnością po raz kolejny wszystkich zaskoczył Chorzowski Ruch. No ale czy teraz można już w ogóle mówić o zaskoczeniu w przypadku Ruchu, skoro nagrywa każdego? Na pewno remis w Poznaniu pomiędzy Lechem a Górnikiem Łęczna też dobrym wynikiem i niespodziewanym jest, i tak dalej, i tak dalej. Czy zaprzątacie w ogóle sobie tym głowę? Czy lepiej odłączać się i koncentrować tylko i wyłącznie na swoich zadaniach, Siergiej? No tak, dwa dni, które były wolne, to ja byłem odłączony. Tylko jak już wróciłem do Płocka, to wtedy tak zaczął tam myśleć, zgadę z chłopakami jakieś tam o meczach i już jakby tak wrócił, można powiedzieć, do piłki. Aha. A tak? Ale oglądałeś jakiś mecz w telewizji? Żadnego meczu nie oglądałem, byłem odznaczony, byłem z rodziny i chciał poświęcić czas dla swojej rodzinki. Jasne. Sławek, no ty to na pewno oglądasz i na pewno analizujesz, bo jest to jedno z twoich zadań. Dokładnie, nie da się tak od tego odciąć. Oczywiście po podróży już z Krakowa ciężko było się zebrać, ale trzeba było. I oglądaliśmy te mecze w sztabie tutaj i każdy z osobna i mamy swoje przemyślenia co do postawy poszczególnych zespołów. Jeśli chodzi o przykładanie wagi, na pewno gdzieś tam z tyłu głowy to gdzieś jest, aczkolwiek życie pokazuje, że skupiając się na sobie, człowiek ma czystszą głowę i łatwiej wtedy o dalsze wyzwania. Także na pewno gdzieś to na swój sposób analizowaliśmy, ale tutaj zdecydowanie mamy 4 mecze, 12 punktów do zdobycia. Jeżeli my będziemy swoje realizowali, to przeciwnicy będą patrzyli na nas. Także tutaj zdecydowanie skupiamy się teraz na Krakowi, za chwilę Łęczna, 2 mecze bardzo kluczowe. Przy zdobyciach punktowych dalej jesteśmy w grze. Są 4 kolejki do końca. Myślę, że w 26 kolejce jesteśmy w bezpośrednim tutaj sąsiedztwie 8, także myślę, że tutaj jest to też powód do tego, że ten zespół może realizować cele i tutaj na pewno stać nas na to, żebyśmy w tych meczach najbliższych zapunktowali. I o nich porozmawiamy po kilkuminutowej przerwie. Wyjątkowa receptura, orzeźwiająca moc i wyjątkowy smak już w sprzedaży. Wisła Energy Drink. Bierz, wspierasz Wisłę Płock. Szukaj Wisła Energy Drink na półkach sklepowych. Wisła Energy Drink, twój nowy energetyk. Jeśli coś potrafi powstać w wyobraźni ludzkiej, może być stworzone. To z idei rodzą się rzeczy największe. Więc idea przerodziła się w działanie i tak powstała firma Budmat. Tu tworzymy nasze dachy, rynny, profile blachy. Trwałe, bezpieczne, eleganckie. Ale to dopiero początek. Bo gdy idea przerodziła się w wizję, wizja wyznaczyła właściwy standard jakości. Dachy i elewacje, rynny, profile i akcesoria. Stalowe centrum serwisowe. Budmat. Masz prawo do jakości. Zapraszamy do oddziałów i partnerów handlowych w całej Polsce. www.budmat.pl. Kibicujesz Wiśle? Jesteś z nimi w Płocku i na każdym meczu wyjazdowym? Zasługujesz na pełną mobilność. Pobierz aplikację Witaj i korzystaj. Mnóstwo punktów do zebrania jak z tradycyjną kartą Witaj i mnóstwo punktów w specjalnych promocjach. A do tego fantastyczne kupony do zrealizowania kiedy zechcesz i gdziekolwiek jesteś. Pobierz wyszukując Witaj w sklepie z aplikacjami. Sponsorem Wisły Płock jest Orlen. Organizator programu Witaj! Siergiej Kriwiec i Sławomir Rafałowicz, dzisiaj gośćmi magazynu Kibica na antenie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej, 104,3 FM w Płocku, 103,9 w Ciechanowie. Na tych częstotliwościach nadajemy nasz program zawsze we wtorki kilka minut po 20. Dzisiaj audycja z odtworzenia. Zapowiedzieliśmy już temat ostatniej części naszego programu, czyli 4 ostatnie kolejki rundy zasadniczej. Z pewnością troszeczkę skomplikowaliśmy sobie sytuację w kontekście walki o górną ósemkę, czyli grupę mistrzowską, przegrywając w Krakowie, bo gdybyśmy ten mecz wygrali, bylibyśmy naprawdę blisko. Ale tej szansy z pewnością nie utraciliśmy.
Serioża, do rozegrania mamy mecze z Krakowią, Górnikiem Łęczna, Lechem i Arką Gdynia. Jak myślisz, na co nas stać i ile punktów będzie potrzeba, żeby do tej ósemki ewentualnie się zmieścić? Czy po prostu koncentrujecie się i tak chyba powinno być tylko na najbliższym meczu, a te trzy to dopiero jakaś tam przyszłość? No teraz ta koncentracja, wiadomo, jest tylko na najbliższym meczu z Krakowiem, ale ogólnie tak wiadomo, każdy myśli, że ile to trzeba wygrać, żeby wejść do tej ósemki, z kim możemy wygrać, z kim nie. No moim zdaniem, dla mnie no ten najcięższy mecz będzie z Górnikiem Leśnym. No, tak mi wydaje. Możliwe, możliwe. Nie wiem, czemu tak jakoś przyczuwam to. Aha. Sławek, no ty jako człowiek odpowiedzialny też za rozpracowanie przeciwnika, no na pewno już ta Krakowia to tam masz gdzieś narysowane na ścianie, ewentualnie w głowie lub komputerze i to hasło pewnie przyświeca twojej pracy całkowicie. Dokładnie, my skupiamy się przede wszystkim na najbliższym meczu z Krakowią. Gdzieś oczywiście z tyłu głowy są, są ci pozostali przeciwnicy, ale tutaj zdecydowanie akcja Krakowia już jest rozpoczęta i tutaj wracając do pytania, absolutnie tutaj nie ma co tu kalkulować, a żyć z kolejki na kolejkę i patrzeć, co jest w najbliższej przyszłości. Adam Małysz, dwa dobre skoki. Dokładnie, tak? Tutaj nie ma co myśleć, że będzie mecz przed świętami z Lechem Poznań. Dzisiaj jest Krakowia, jutro jest Górnik Łęczna i na tym się skupiamy. Ile punktów dałoby awans do ósemki, pokaże później życie, ale znając realia, jeżeli to trzeba się zakręcić koło 40 punktów, no to wiadomo, że dwa, maksymalnie trzy zwycięstwa tutaj powinny dać w 100% awans do ósemki. Zobaczymy, różne sytuacje są w piłce. Widać, że ta tabela i w tym środku jest spłaszczona i na górze jest spłaszczona. Każdy gdzieś do końca walczy o te punkty, także... Nieprzewidywalność tych wyników jest tak duża w polskiej lidze. Myślę, że stąd ta atrakcyjność i emocje, że tutaj nie można być w 100% pewnych, że tutaj jest zdecydowany faworyt. No już jakby Sergiej powiedział, że on się meczu z Łęczną jakby spodziewa jako najtrudniejszego. No. I wcale nie można tego wykluczać, bo akurat Łęczna przeciwko Lechowi pokazała, że nie ma zamiaru żegnać się z ligą i naprawdę całkiem przyzwoicie potrafi zagrać przeciwko obecnie najlepszej drużynie w kraju. No dokładnie, także tutaj już to, co przed chwilą powiedziałem, nieprzewidywalność tej ligi jest niesamowita. To skoncentrujmy się na najbliższym meczu. Co można powiedzieć o grze Krakowi? Jakie ma tutaj, jakie wady? No z pewnością jest to zespół, który zawodzi, jeśli chodzi o wynik, bo oczekiwania drużyny, która całkiem niedawno grała w pucharach, na pewno były przynajmniej takie same. No dokładnie, no każdy zespół, każdy klub ma swoje problemy i Krakowia na pewno jest teraz w trudniejszym momencie, aczkolwiek wiadomo, jak to w piłce jest, pokora i szacunek do przeciwnika zawsze musi być. Jest to zespół o określonych możliwościach personalnych i na pewno nie gra na miarę swoich możliwości. Mają teraz tą przerwę na reprezentację, także tutaj na pewno też popracują, tak jak każdy zespół. I sprawa tutaj w wyniku, ja w każdym meczu jest otwarta, aczkolwiek my zrobimy wszystko, żeby ten mecz wygrać, przygotować się do niego maksymalnie dobrze. Wypadł im teraz Wójcicki za czerwoną kartkę, ósmą kartkę złapał Marcin Budziński, ich środkowy pomocnik. Także no i taki mają... serce i mózg drużyny. No, to w ostatnich meczach na pewno też grał poniżej swoich możliwości, aczkolwiek no nie będzie go. No wcześniej już wypadł Czuwilo, także mają swoje problemy, tak jak każdy zespół, kartki, kontuzje. Ale jest na pewno groźny napastnik Krzysztof Piątek, który strzela w tej rundzie regularnie. Mają doświadczonego bramkarza sandomierskiego, dwójkę stoperów Polczak, Włąkiewicz, także na pewno to jest zespół, który dalej mówiąc kolokwialnie nie odpalił, ale jest to na pewno groźny przeciwnik. Sierioża, jakie masz doświadczenia z Krakowią? Kogoś tam znasz osobiście? Kogoś cenisz? Dla odmiany może mają tam jakiś słabszy punkt? No znam trenera, z którym pracowałem. Aha, w Lechu, tak? Tak, w Lechu i mam jego trochę podejście. Jest dobrym trenerem, który właśnie ma taki... Właśnie mają chłopaki z drużyny mają do niego taki duży szacunek i myślę, że w tej sytuacji, w takiej ciężkiej sytuacji, że mogą jemu pomóc właśnie. I ta drużyna jest teraz może być taka niewiadoma, bo po przegranej, ale mają też swoje umiejętności, mają dobrych zawodników i dla mnie to teraz będzie takie duże niewiadome. No zobaczymy, jak oni zareagują po tej porażce z Karoną.
No, mam nadzieję, że nie zdążą jakoś pozbierać się tak, tak szybko. Mentalnie. Aha. Przede wszystkim. No, niech zareagują tam 10 kwietnia, niech sobie reagują, byleby 1 kwietnia za ostro nie zareagowali. Jak już tak mówimy, Sierioża powiedział, że najtrudniejszy mecz będzie tydzień później, ten w Łęcznej. No, to ty, Sławek, jak odniesiesz się do takiej opinii? Znaczy, życie pokaże, aczkolwiek znowu powiem to, co przed chwilą, skupmy się na Krakowi, tak to jest najważniejsze, to też da nam, jak to się mówi, nowe rozdanie, w jakiej sytuacji jesteśmy i jaką drogą powinniśmy podążać. Także to, co przed chwilą też mówiliśmy, no na pewno to nie można lekceważyć Krakowi, nie, że ona jest w dole tabeli, że złapała jakiś tam moment trudniejszy, bo to jest zespół o określonym potencjale, który nie jest do końca wykorzystany. Także, tak jak powiedziałeś przed chwilą, oby ten potencjał wykorzystany był po 1 kwietnia, a nie w naszym meczu. Prawdę powiedziawszy, to jest chyba nie tylko moja opinia, my w roli faworyta nie podchodzimy do żadnego meczu tak naprawdę, ale z drugiej strony też w żadnym nie stoimy na przegranej pozycji, prawda? Chyba to jest dokładnie, taka dokładnie. Rzetelna to, co było w pierwszym wejściu, gdzie mu powiedziałem, że jesteśmy w stanie z każdym zespołem w tej klasie nawiązać walkę, co pokazało to 26 meczy, tak? Oczywiście. I były gorsze, lepsze momenty, ale trzeba powiedzieć, że mamy możliwości powalczyć z każdym przeciwnikiem. Mhm. I niech tak będzie w najbliższym również. Bardzo serdecznie dziękuję wam za wizytę w studiu. Siergiej Kriwiec. Dziękuję. Sławomir Rafałowicz. Dziękuję bardzo. Kłania się także Maciek Wiącek. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy na magazyn Kibica tradycyjnie kilka minut po 20 w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej. Do usłyszenia.